Cześć, z tej strony Kuszyk, na was w kolejnym odcinku drogi do 40 poziomu. Dalej jestem w Rzymie, tutaj jest Koloseum. Robi się powoli wieczór, także w końcu fajna temperatura na długi, długi spacer, naprawdę długi spacer, bo przede mną, no cóż, milion expa. Cel na dzisiaj to były 4 miliony z 5 milionów potrzebnych do wbicia 40 poziomu. Jest naprawdę fajna temperatura, bardzo, bardzo przyjemnie się w takim klimacie chodzi. Także może dzisiaj nawet troszkę przekroczę te 4 miliony, żeby jutro już mieć łatwiejszą robotę z wbiciem 40 poziomu, co mam nadzieję mi się uda, bo jutro o 18 mam samolot powrotny do Polski, także chciałbym jeszcze przed powrotem z Rzymu mieć ten 40 level, no bo w Polsce oczywiście trudniej będzie mi go dobić. Także zaczniemy sobie tutaj od okolic Koloseum. Samo Koloseum jest oczywiście o tej porze już zamknięte, także nie można tam wejść, ale jest tutaj dużo pokestopów. Koloseum jeden z najpiękniejszych zabytków oczywiście z czasów Cesarstwa Rzymskiego. Takich najważniejszych zabytków cały czas pilnują tutaj uzbrojeni policjanci, których widać za mną. Głównie raczej to jest z powodu zapobiegania atakom terrorystycznym niż czegokolwiek innego. Raczej tutaj nikt nie przyjdzie, nie wiem, kurczę, rzucać puszek i śmiecić, a policjanci go aresztują. Nie, raczej ci policjanci myślę, że są ku przestrodze dla terrorystów. Pewnie zresztą jak już wchodzi ten odcinek na kanał, to już pewnie nie ma tych alolańskich egzekutorów wszędzie, ale w ostatnim odcinku mówiłem o ciekawej rzeczy. A propos alolańskich egzekutorów, świetna okazja, żeby wbić sobie złotą odznakę smoczych Pokemonów. I tak to powiedziałem, kurczę, myślałem, że w sumie dla mnie to nie ma większego znaczenia, bo ja już pewnie mam tą odznakę. Sam zazwyczaj oczywiście nie pamiętam, jakie mam odznaki, ale spojrzałem sobie na odznaki i okazuje się, że ja sam jestem w takiej sytuacji. Odznaka smocza jest jedyną odznaką, zobaczcie, której nie mam wbitej na złotą. Wszystkie typy Pokemonów mam złoto. Wszyściusieńkie, oprócz właśnie smoka, 183 na 200. Także to jest kolejna świetna, wielka zaleta tego eventu z alolańskimi egzekutorami. Nie tylko są śmieszne, nie tylko śmieszne zdjęcia z nimi wychodzą, ale również można sobie uzupełnić na złoto tą odznakę. Powinien być jakiś taki achievement w grze, że jak się wbije wszystkie odznaki za wszystkie typy na złoto, to się dostaje, nie wiem, jakieś ubrania nowe. Powinny w ogóle w tej grze być achievementy, nie tylko odznaki, ale również achievementy. Co o tym sądzicie? To było takie śmieszne. To było fajne w sumie. W World of Warcraft są achievementy. Coś w tym stylu mogłoby być, co nie? Dobra, tak gadam i gadam, a lepiej, żebym sobie troszkę pokręcił pokestopami. Przede wszystkim sprawdził, czy nie ma tu shiny, bo tutaj troszkę Kabuto. To nie jest shiny. To nie jest shiny. I już nie wiem, gdzie jest reszta Pokemonów. Tutaj do tego Pokestopa nie wejdę, bo on jest we wnętrzu Koloseum. Pius 9, Pontifex Maximus. Kto zapamiętał, co to znaczy Pontifex Maximus? Pochwalcie się na lekcji w historii w szkole, to dostaniecie szóstkę. Tutaj łuk triumfalny, także tutaj sobie teraz podejdziemy właśnie pokręcić Pokestopami. O, i kolejny alolański egzektor, jak dobrze. Tutaj w ogóle jest gym na Koloseum, ja na nim walczyłem kiedyś. Tylko wtedy jeszcze chyba był stary system gymów. Nie wiem, po co rzuciłem mu pineapple, ale nieważne. Wtedy jeszcze chyba był stary system gymów i wtedy jeszcze nie było odznak, także nie mam odznaki z Koloseum. I myślę, że pora to zmienić, także podejdę sobie jeszcze szybko na gyma. A tutaj będzie legenda za 18 minut na Koloseum, kurczę. Aż chyba poczekam i zobaczę, czy ktoś przyjdzie. Zakręcę póki co chociaż, żeby mieć odznakę. Także jest odznaka z Koloseum. Dobra, miejsca nie ma w gymie, także może sobie sprawdzimy za 18 minut, czy ktoś tu przyszedł. W takim razie spróbuję tak zaplanować teraz ścieżkę z Pokestopami, żeby wrócić w to samo miejsce za 18 minut. Szczerze, mega, mega wątpię, że ktokolwiek przyjdzie do tego rajda. Zwłaszcza, że tutaj są tylko turyści i turyści raczej nie grają Pokémon Go podczas zwiedzania. Ale dobra, przyjdę sprawdzić, no bo taka okazja rzadko się trafia, żeby zbić legendę na Koloseum. Pokestopy się nie ładują, ale wiemy, że to kolejny Pokestop związany z łukiem triumfalnym. Rzymianie byli o tyle mądrzy, że podpisywali wszystko i wiadomo potem, co czym jest. Imp. Kropka, to pewnie imperator. Konstantino Maximo, Konstantyn Wielki. I już wiemy, na kogo cześć ten łuk triumfalny. Sprytnie wszystko podpisali, bo wiedzieli, że nawet jak będzie mi słabo internet odbierał i nie będą się ładować Pokestopy, to przynajmniej będę wiedział, co czym jest. Ło, ile mam nagród do odebrania. Zabieramy się za to. Ej, jak świetnie wygląda z tej perspektywy łuk triumfalny. Kurczę, czemu złapałem tego Onyxa? Mogę mu zrobić zdjęcie z tym łukiem na R+. To by było dobre. O, Rodaktyl też będzie dobry. Nie tak źle chyba w sumie. Przynajmniej ciekawe zdjęcie. Teraz się czuję, jakbym grał w Skyrima w trybie AR. Nigdy nie grałem w Skyrima w trybie AR, ale właśnie smok przeleciał mi nad głową. Dobra, nie mamy się już R+, bo jestem tutaj po to, żeby wbić 40 level. Także łapiemy Aerodaktyla, idziemy zakręcić jeszcze jakieś pokestopy w międzyczasie, jak czekam na tego rajda. Szczerze mówiąc, daję stówę, że na pewno nie będzie tutaj ekipy na rajda, na legendę, na Koloseum. To, że coś jest Koloseum i że będzie tu rajd legendarny, to jeszcze nie znaczy, że ktokolwiek tu przyjdzie. I tak coś czuję, że nikt nie przyjdzie, ale dobra, sprawdzimy. Okej, wygląda to, że wiszę stówę, tylko nie wiem komu, bo jednak przyszedł tutaj ktoś. Jednak było 5 osób w grupie na tego rajda, także zobaczymy, czy... O, 7 osób, wow. Także powinniśmy zbić tego Latiosa na Koloseum. W życiu się tego nie spodziewałem, a jednak. Muszę przyznać, że doznałem ciężkiego, ciężkiego szoku. Także wygląda to, że to będzie mój pierwszy Latios ever
we Włoszech. Nie wiem, czy w ogóle nie mój pierwszy legendarny Pokémon. Nie, na pewno pierwszy mój legendarny Pokémon we Włoszech, bo jak byłem tu ostatnim razem, to jeszcze nie istniały legendarne Pokémony w tej grze. Dobra, lepiej nie krakam, bo jeszcze nie zbijemy tego Latiosa, się okaże. Jest już ponad połowa czasu, a coś nie może spaść. Okej, nie zbiliśmy Latiosa. Trochę smuteczek. 3 osoby w lobby. Chyba już większość osób się poddała. Sorry guys, have to go. Is it always like this here? Not enough people? Oh, that's okay. Have to go, see you. No to chłopaki się nie zbiją. I do tego nie rozumieli angielskiego, także w sumie się nie dogadaliśmy. Chciałem ich zapytać, czy często tak to jest. Widzicie, kurczę, czy jednak nie wiszę stówy, no. Przyszli jacyś ludzie, ale za mało i nie daliśmy rady zbić. Także brązowa odznaka za rzymskie koloseum. Niestety, ale nie tym razem. Dobra. 33 lakiegi mi już zostały. Najzabawniejsze jest w tym wszystkim to, że wydaje mi się, że na początku eventu miałem jakieś 80 lakiegów. Także schodzą niebywale, ale stwierdziłem, że nie ma to żadnego znaczenia, bo właściwie i tak jak już biję 40 level, to nie będą mi w ogóle do niczego potrzebne lakiegi, więc w sumie dobrze, że je teraz wszystkie wykorzystuję. Zaczynamy od Columnson Via Sacra. Via Sacra, święta ulica. O, tego przyjaciela oczywiście łapiemy. 2568, kolejny potężny egzekutor. Skurczybyk, ale to jest piękna okazja, żeby sobie nałapać dużo fajnych, silnych egzekutorów z weather boostem. Zwłaszcza, że w większości miejsc na świecie jest teraz słoneczna pogoda zapewne. 2568, oba taki smoczy, ale spoko. Pokestopy są, ale czy jest tu przejście? Il Colosseo? Jakoś dookoła obchodzę te ruiny Forum Romanum. Kurczę, nie wiem, czy o tej porze będzie tam można jeszcze podejść, ale zobaczymy. Szedłem szlakiem Subwaya, kanapki z pulpetami i pokestopów i doszedłem znowu do Altare della Patria, ale to nic, bo tutaj jeszcze w tej okolicy bardzo, bardzo dużo pokestopów nie kręciłem. W tym momencie mam 3 400 000. Także nie pójdę dzisiaj spać, zanim nie wbije 4 milionów, a jest już prawie 22. W nocy wygląda to chyba jeszcze lepiej niż w dzień. Zobaczcie, kurczę. Porównacie z wczorajszym odcinkiem, czy wygląda lepiej w dzień czy w nocy Altare della Patria. Ta kolumna jest przepiękna. Na tej kolumnie są opisane walki i zwycięstwa cesarza Trajana. To już wiemy, co to za kolumna. Szkoda, że niezbyt dobrze widać teraz w tym świetle na kamerze, ale zrobimy zbliżenie i zobaczcie. O, rzeczywiście, każde takie piętro, powiedzmy kondygnacja, to są jakieś płaskorzeźby z bitwami cesarza Trajana. Pokémon Go bawi i uczy. Zrobimy tak, że pójdziemy sobie tymże szlakiem, który jest przede mną. Zaraz popatrzę po Rzymach, co tam się mieści w ogóle, ale silny walor w Rzymie. Juliusz Cezar, o proszę, super. Tylko 8 egzekutorów do złotej odznaki. O, kolejny gigant, 2605. Nice. I drugi, no drugi nie jest gigantyczny, 1045. Także już tylko 6 egzekutorów do złotej odznaki. A wiem, czemu tutaj tego wszystkiego nie zauważyłem. Zobaczcie, co tu się dzieje, nie? Jakieś tymczasowe konstrukcje, kurczę, co oni tu wyczyniają? Jestem już bardzo blisko realizacji dzisiejszego celu, czyli 2 milionów expa w jeden dzień. Powiem wam, że nie było to łatwe. Pamiętam, że jak rano wychodziłem, wydaje mi się, że miałem 20 parę kilometrów na tym slack-offie. Teraz mam 67. Nie wiem, kurczę, czy to jest możliwe, ale chyba przyszedłem dzisiaj ponad 40 km na to wychodzi. I to jeszcze są takie pokemonowe kilometry, czyli wiecie, nie zawsze jest gra włączona, nie zawsze dobrze zlicza. Czyli co, grubo ponad 40 km w jeden dzień? Kurde, powinien być tam na dole. Tylko tam na dole nie można już wchodzić o tej porze. A, jeszcze jedna rzecz. Ten alolański egzekutor będzie wyjątkowy. Nie tylko przez swoje fajne CP, ale ciach, zaraz wam coś pokażę. I siedzi fajny solarbeam kolejny. Tak czy inaczej chodziło mi o właśnie złota odznaka smoczych pokemonów. W tym momencie mam złote odznaki wszystkich rodzajów pokemonów. Mam wszystkie złote odznaki Pokémon Go. Wow. Jeśli chodzi o typy pokemonów, bo jeśli chodzi o inne odznaki, to oczywiście jeszcze dużo, dużo tych odznak przede mną na złoto. Natomiast typy pokemonów wszyściusieńkie na złoto. I teraz jest, kurczę, jakiś, nie wiem, tydzień osiągnięć dla mnie w tej grze. Wykluwałem trochę jajek, wykluły się same jakieś tam lipy typu Puccino i tak dalej, ale miałem akurat 3 identyczne questy. No, wykluły się 2 jajek, także 3 razy Rare Candy wpada do mojej kieszeni. No, nogi mi trochę włażą w 4 litery. Okej, wraz z tym Pokestopem, który nawet nie wiem jak się nazywa, bo się nie załadował, wbijam 4200 expa. W tym momencie niemal na okrągło przekroczyłem 3 900 000 expa do 40 poziomu, co oznacza, że wbiłem dzisiaj okrągłe 2 miliony expa w jeden dzień. Nie czuję nóg, także wracam do hotelu spać. I jutro przede mną wielki dzień. Dzień, w którym wbiję na 99% 40 level. Zostawcie koniecznie łapę w górę, subskrybujcie kanał i oglądajcie kolejne filmiki, a szczególnie jutrzejszy filmik, bo wpada 40 level. Trzymajcie się ciepło. Na razie, cześć.